Będziemy dalej mówić o listu do Hebrajczyków. Pamiętacie? Apostoł pisze do Hebrajczyków, którzy chcieli zwrócić się do judaizmu, żeby nie być prześladowani. Ale naprawdę oni nie byli tak mocno prześladowani, dlatego że on mówi, wy jeszcze nie do krwi walczyli przeciwko grzechu. Jeszcze nie tak straszno, już uciekacie od tego. Nie trzeba tak robić, dlatego że wy nie możecie zostawić Chrystusa i wzrastać duchowo. Nie możecie praktykować te rytuały judejskie i wzrastać duchowo. I w piątym rozdziale on zaczyna mówić, Chrystus nie tylko król, ale i najwyższy kapłan według porządku Melchisedeka. Ale o tym trzeba mówić dużo, ale wy nie możecie już to rozumieć. Dlatego, że, i on mówi koniec piątego rozdziału, początek szóstego, że wy poprostu, was trzeba znowu uczyć podstawowym rzeczom. Ale potrzebujecie być nauczycielami. Ale dlatego, że wy poprostu nie wzrastali duchowo, nie praktykowali to życie z Chrystusem, wam znowu potrzebuje uczyć z początku. I u nich jest niebezpieczeństwo powtórzyć katastrofę pokolenia wyjścia. Co było z nimi, pamiętacie? Oni otrzymali na Sinaje prawo i powinni byli wziąć to prawo i pójść do odpoczynku w nową ziemię tam. I tam praktykować te prawo. Oni nie zachcieli to zrobić. I Pan powiedział, dobra, znowu do Synaju i 40 lat tam, gdzie otrzymali, i będziecie tam chodzić. Tak, 40 lat około tej góry. Niebezpieczeństwo jest i u nas. Bóg dał nam wszystko, co potrzebujemy, żeby praktykować życie według Ducha. Ale jeśli nie chcemy tego, co się dzieje z chrześcijaninem? On zwraca się i nie może już jeść po prostu te twarde jedzenie, zrozumieć, co to jest Chrystus według porządku Melchisedeka, ale potrzebuje znowu mleka. I on może całe życie mieć te podstawowe rzeczy i nie praktykować wspaniałe, dojrzałe chodzenie według Ducha. I od te ludzie, jeśli będą, bo my nie możemy być tylko w jednym miejscu. От я взрастам духово, не буду далі взрастати, застанемся в тим позьому. Ні. Я люб взрастам, люб деградація попросту. І буде тутай. А коли я буду тутай двого, що буде? Я буду пашу потім на люди і мовить, для чого несеш те вушко з собо? От я стану таким от християнином, хто не буде бачити попросту ж чудо в житті з Христусом. І він в початку шостого він мовить, що заставимо те підставові речі, які мовимо о тим, що офярах, о тим всім, то попросту все вказувало на Христуса. То було вказовком на Христуса. І він мовить, прийдімо до того, що досконале. А далі мовить, і то учинимо, якщо Бог дозволить. Це мовить нам, що якщо не будемо практикувати життя від двох духа, це буде? Бог може не дозволити нам. І Бог не дозволить зростати духовно чоловіку, який не хоче йти до довжавості, для якого попросту хоче залишитися на тих постових речах, мовити тим, а що можна робити, а що не можна, а то є гріх, то не є гріх. Не шука, що я можу зробити, він буде пити млеко ціле життя. То не зле, я люблю млеко. Але духове млеко то файне, але тільки спочатку, так. Kiedy miałem 10 lat i miałem takie małe bracia. I oni jedli te jedzenie dzieckie, ja tak też tak. U nich brał. I on mówi, powinny, niemożliwe znowu do pokuty zwracać ludzi, którzy odwrócili się od Chrystusa i nie chcą praktykować życia z Chrystusem. Żydzi chcieli ujść i praktykować rytuały Starego Testamentu. On mówi, wy nie zmożecie. Jeśli my, chrześcijanie, grzeszymy, co się dzieje? Ми не маємо спілкування з Богом. Як звернутися до спілкування з Богом? Іде визнає Богу свої гріхи. Мовить, Христос мар за мої гріхи. Хоче знову мати спілкування. Він мовить, то неможливо вже буде зробити. Неможливо, бо ви заставите Христуса і пійдете до того, що не може дати вам покути. А в 10 розділі він мовить, що немає вже офяри за гріх, якщо ви правдиві офяри заставили. То неможливо. Далі йде порівняння о землі. Земля, яка дає овоць і так далі. І от
Jeśli my postępujemy według Ducha, my sprawdzimy ziemię, w której można wzrastać, przynosić owoce i tak dalej. A jeśli oni odwrócą się, czy my nie będziemy naśladować Jezusa Chrystusa, co będzie? My będziemy podobni. Taka ziemia będzie. Jeśli my z Chrystusem, my będziemy przynosić owoc. My będziemy wzrastać duchowo. Jeśli zgrzeszę, idę, mówię Bogu, zgrzeszyłem i dalej idę. Dlatego, że mam Chrystusa. Jeśli moja religia nie ma Chrystusa, ona jest martwa religia. Jeśli mówię, dlatego, żeby wzrastać duchowo, ja potrzebuję pójść po prostu, pamiątki zrobić w kościele, to da mnie wzrastanie duchowo. I tak dalej, że rytuały dają to mnie. Nic to nie da. Ja nie będę przynosić owoc nigdy. I on o tym mówi. I dalej, ale dlaczego to mówię, autor do Hebrajczyków? Dlaczego on to mówi? Dlatego, że po prostu nakrzyczeć, o, jesteście złymi chrześcijanami, nie chcecie wzrastać duchowo i tak dalej. Nie. On mówi, ja to mówię, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicy. I tutaj główny pomysł, jak praktykować życie duchowe, jak wzrastać, jak stać się tym człowiekiem, który będzie wzrastał, który będzie tę ziemią, tak? Która daje owoc. Naśladować Chrystusa i naśladować tych, którzy naśladują Chrystusa. On to będzie mówił, 11 rozdział, bohaterzy wiary. A 12 zaczyna się, mamy dużo świadków, naśladujemy Chrystusa tak, jak naśladowali oni. To jedynie. On mówi, ja tutaj wam mówię, że wy jesteście jak niemowlęta, dlatego, żeby wy zrozumieli to. I zaczęli naśladować tych, którzy naśladowali też Chrystusa. Wiarą. To główne. Wiarą. Jeśli ja będę naśladował uczynki Abrahama, moja żona nie zgadza się, żeby ja naśladował uczynki Abrahama. Ona mówi, nie chce do Egiptu, chce być może, ale nie do faraona. Tak. I dalej on mówi, przykład Abrahama. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąść, przysiągł na siebie samego, mówiąc zaprawdę, błogosławiając, błogosławić ci będę. I rozmnażając, rozmnożę ci. To zapisane 22 rozdział. Kiedy Bóg to mówi do Abrahama? Abraham już jest zbawionym? 22 rozdział. Tak. On już około 40-50 lat on jest zbawiony. To jest, kiedy Isaak już ma około 20 lat i na ofiary przywiął jego. I on tutaj mówi, że Abraham naśladował życie wiarą. On wierzył Bogu, wierzył w to, co Bóg ему mówił, i on otrzymał to, co powiedział ему Bóg. I dalej napisane, a ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy. Так, Абрахам вірив обітницям Бога і достомпів сповнення обітниці. Потім ми читаємо про Абрахама в 11 розділі. Абрахам і дуже-дуже інших людей, там написано наступне. Всі вони вмерли в вірі, не отримавши сповнення обітниці. Тут я не можу зрозуміти, як то. В 6 розділі автор повідав, що він достомпів сповнення обітниці. В 11-му он запомнил, что он писал в 6 разделе и написал, что не отшимали исполнение обетниц. Але о чем он мовит тут? Абрахам вежил Богу. Вежил, что робит Бог. Он поведет ему, будешь мяу сына. И отшимал сына только через 25 лет. Але чи все обетницы отшимал Абрахам? Очевидно, нет. Там обетница сына была, и он отшимал те обетницы. І коли Бог поведе йому, візьмі свого сина, якого ти чекав кілька десятиліть, і принес на офіари. Але Абрахам вірив, що Бог поведе, що від того сина буде у мене потомство, і буде великий-великий народ. То очевидно, якщо Бог хоче, щоб я його забив, я забив його. Але Бог воскресе. Ми можемо зараз мовити о змертвихстанню, вірити в то, бо ми маємо приклади. Абрахам не мав приклади змертвихстання. Ніхто ще з мертвих
nie wstawał w tej czasie. Ale on wierzył, że Bóg może to zrobić. I dalej on mówi, a ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy. On mówi przykład, kiedy ludzie trwali w wierze. Trwali w wierze i dzięki temu żyli, naśladowali Chrystusa, ale oni nie otrzymali te, w co wierzymy. My też. Czy wierzymy my, że będziemy z Chrystusem w niebie? A czy mamy my te obietnice tutaj na ziemi? Nie. My będziemy ich naśladować. I my nie otrzymamy obietnicę życia z Chrystusem do tego momentu, kiedy nie umrze i nie pójdę do Chrystusa, tylko jeśli ja będę żył wtedy, kiedy zwróci się Chrystus. I on mówi, potrzebujecie trwać. Naśladowanie Chrystusa, ono mówi o tym, że potrzebujemy czekać. Czekać, kiedy zdaje się, że nic nie może mnie pomóc. Zdaje się, że Bóg coś obiecał, ale okoliczności pokazują, że ta obiecanka nie będzie wypełniana. Abraham mówi, czy mocna była wiara Abrahama? Jak myślicie? 75 lat, mówię Bóg do niego, będziesz miał syna. Co ty mówisz, Bóg, dobra, jeśli sługa mój będzie moim dziedzicem. 99 lat, będziesz miał syna. Co ty mówisz, dobra, jeśli będzie ten Ismael? Ismael będzie syn. To jest wiara Abrahama. To nie jest mocną wiarą. Ale to jest wiarą. On wierzył. My widzimy, przez 20 lat potem wiara stała większa. Ale z tego powodu, że te 45 lat on wierzył. I on trwał w tej wierze. Tak i my. Czy mamy mocne wiary? Ktoś z nas. Zobaczcie, Chrystus mówi, że jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno, zmożecie przestawić góry. Kto może na Zakopane pojechać i przestawić bliżej do Krakowa? Chce, nie chce daleko jeździć. Kto ma takie wielkie wiary? Nikt. Ale o tyle potrzebujemy wiary, żeby wierzyć Chrystusa i żeby wierzyć obietnicom Chrystusa. Mniej niż te ziarno. Po prostu wierzyć, ale możemy wzrastać. Dlatego, że moc obietnicy nie w naszej wierze. Moc w tym, w komu i w kogo my wierzymy. W tym jest moc. Nie moja wiara spełnia obietnicy. Ten, kto przysięgał, spełnia obietnicy. Ludzie bowiem przysięgują na kogoś większego i przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi. Dlatego też Bóg, chcąc dobitnie okazać dzieciom, dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą. Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w której jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. My, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadzieję. Dlaczego ludzie przysięgają jeden drugiemu? Pierwsze, dlatego, że my nie wierzymy jeden drugiemu. Drugie, że my wierzymy w to, że jesteśmy kłamcami i także wierzymy, że wszyscy ludzie też są kłamcy. Ja wierzę, że jestem kłamcą, dlatego ty też jesteś kłamcą. Nie będę wierzył po prostu twojemu słowu, przysięgę jeszcze ponad tym słowem, dlatego jest przysięga. Jednej rzeczy wystarczy, kiedy słyszymy, że Bóg mówi, to będzie wypełnione. Ale Bóg zna, jaką wiarę mamy. Nijakiej wierzy, nie ma. Wiara nasza mała. I on drugą rzecz daje. Jeszcze i przysięgam, że ja to wypełnię. Nam wystarczyłoby jedna rzecz, a on dwie rzeczy daje. On mówi, a potem jeszcze mówię przysięgę. Dlaczego? On zna, że jesteśmy słabi. I dlatego, żeby mieli te pociechy, żeby mieli te nadzieje, on przysięga. I on mówi, da, być może teraz wy jesteście w takim stanie, że po prostu potrzebujecie mleku. Wy nie jesteście dojrzałymi chrześcijanami. Ale to nie znaczy, że Bóg nie jest wierny. To nie znaczy, że Jego obietnica z powodu waszego chrześcijańskiego stanu nie ma siły. Ma. On obiecał. I on przysięga, że będę wypełniał wszyscy swoje obietnice. To jest nasz Bóg. Jestem złym chrześcijaninem. Rozumiem, co potrzebuję robić, naśladować Chrystusa i tych, którzy idą za Chrystusa. Jestem dojrzałym chrześcijaninem, także naśladuję
Ale mój duchowny stan nijak nie może zmienić to, co obiecał nam Chrystus. Dlatego nie mogę stracić swoje zbawienie, bo Chrystus powiedział, kto jeden raz uwierzył, jaką wiarą? Вот to. Po prostu. Uwierzył, że On wszystko zrobił na krzyżu, ma życie wieczne. Jeśli przez 10 lat ja straciłem życie wieczne, to ja nie miałem życie wieczne, ja miałem 10 lat Chrystusem. Życie wieczne to życie wieczne. I to jest pociechy, które On daje. I dalej, żeby mieli silną pociechę. I tutaj my widzimy, że list do Hebrajczyków można podzielić na dwie części, o których On mówi, żeby zwrócić tych ludzi do Chrystusa, którzy chcieli postawić Chrystusa gdzieś tak w stronę. Pierwsze On mówi z pierwszego rozdziału po czwarty o tym, że Chrystus, On jest królem. Jak możemy odwrócić się od króla? Ale jak mogę praktykować swoje po prostu chrześcijańskie życie, jeśli On jest jeszcze najwyższym kapłanem? Według porządku Melchisedeka. I od jeśli będziemy rozglądać, on mówi jak o króle, potem mówi jak o najwyższym kapłanie. I potem 11 rozdział, on mówi przykład ludzi, którzy naśladowali króla i kapłana naszego. Z początku 12 on mówi o Chrystusie, jak tego, który staje u góry tej wiary, który jest po prostu kierowcem tej wiary, który dał doskonały przykład wiary. I on mówi, i teraz potrzebujecie żyć i naśladować Jego. I dalej będzie Hebrajczyków 7 rozdział. On zaczyna. Tak, on przed tym on mówił. Ви не можемо зрозуміти. О тим треба, о його, о тим, що він є капланом по відвух пожонку Мелхиседека, треба мовити, але ви не можете ще того зрозуміти, бо єсте ще немовлентами, як немовленти. Але він знає, що то є дуже-дуже важне. І він мовить, сьогодні розділ, ні, розумім, що ви не можете зрозуміти, але будемо мовити о тим. І сьогодні розділ буде мовити о тим, усвідомити, яка є великість того капланства, яке зараз маємо. Далее усвідомить, як найвище таке капланство, капланство левітів. І потім усвідомить собі, як досконалий доступ маємо те віжонці, хто мають найвищого каплана від пожонка Мелхиседека. Я тим зараз пові пастор Роберт. Так, цей пожонок Мелхиседека і ким був цей таємничий, там таємнича постать, która pojawia się w pierwszej księdze Mojżeszowej w 14 rozdziale. I dlaczego powołuje się na niego autor listu do Hebrajczyków? To jest bardzo ciekawe. I ciekawym jest właśnie to, że w Starym Testamencie ta osoba pojawia się, to wspomnienie o tym kapłanie, królu, pojawia się dwukrotnie. I naprawdę bardzo niewiele jest informacji na jego temat. Natomiast autor listu do Hebrajczyków używa tego właśnie stwierdzenia właśnie według porządku Melchizedeka, no, nie liczę dokładnie, tam około 9-10 razy w swoim liście. Więc ma to jakby wielkie znaczenie dla niego i również dla tych ludzi, do których adresuje te słowa. Więc ta osoba była, mimo że nie mamy wiele informacji na jego temat, była kimś szczególnym w tradycji żydowskiej, w tym ich traktowaniu właśnie tej kwestii kapłaństwa i dziejów swojej religii. I może przeczytamy historię, w której ten kapłan, król pojawiał się, to jest w 14 rozdziale, gdy Abraham był zaangażowany w pewną potyczkę wojenną. Związane to było z tym, że królowie w różnych tam sojuszach ze sobą walczyli i podczas tych walk ucierpiał Lot, który był bratankiem Abrahama. Został on uprowadzony przez jednego z tych królów i zabrany cały jego dobytek. Pamiętamy, że Lot mieszkał
w Sodomie. I Abraham zdecydował się udzielić mu pomocy, to znaczy wydobyć go z tej niewoli. Pokonał tego króla i kiedy wracał już z Lotem i z całym tym dobytkiem, który odzyskał, wyszedł mu naprzeciw właśnie Melchizedek. I to przeczytamy. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem, trudne imię, i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Ten właśnie Melchizedek, król Salemu, stał się dla autora Listu do Hebrajczyków takim wzorem, czy tak jak my mówimy, typem, który wskazywał na Chrystusa, na Jego właśnie to doskonałe kapłaństwo. Ale dlaczego właśnie on? Dlaczego właśnie taka tajemnicza postać? Dlaczego ktoś, kto, o kim nie ma wielu wzmianek? Wiemy, jak ważne dla Żydów były genealogie, było pochodzenie, były właśnie wszystkie te koligacje i właśnie to, od kogo pochodził, jaki miał za sobą rodowód. Natomiast ten król, ten kapłan jest tylko przedstawiony jako kapłan Boga Najwyższego i jako król właśnie Salemu, które upatruje się, że była to właśnie początki miasta Jerozolima. Co więcej, Salem to tłumaczy się jako pokój, czyli jako właśnie króla pokoju. I być może właśnie te wszystkie skojarzenia, które myślę, że były zaplanowane przez Boga, miały posłużyć temu, by przekonać Żydów do tego, że właśnie Chrystus jest tym oczekiwanym kapłanem i również oczekiwanym Mesjaszem. Abraham. Dlaczego też dużo jest mowy o Abrahamie? Dopiero tak czytając ten list, uświadomiłem sobie, że dla Żydów właśnie Abraham to był ktoś taki, jak właśnie Jezus dla nas. Oczywiście Jezus dla nas jest kimś więcej, prawda? Ale jeżeli pytamy, kto jest centralną postacią w chrześcijaństwie, oczywiście Jezus Chrystus, prawda? Natomiast dla Żydów, gdyby ktoś ich zapytał, kto jest dla was centralną postacią, poza Bogiem, prawda? Poza Bogiem Jahwe, opowiedzieliby Abraham. On jest ojcem naszej wiary. On jest tym, od którego to wszystko się zaczęło. To, co nazywamy właśnie naszą wiarą. Oczywiście wcześniej byli ludzie, których prowadził Bóg. Natomiast Abraham był właśnie ojcem tego narodu. I to, co robi teraz właśnie autor Listu do Hebrajczyków, to próbuje przekierować nastawienie, umysły tych ludzi, którzy właśnie z przyzwyczajenia wszystkie swoje jakby, swoją całą koncentrację skupiali właśnie na Abrahamie. I równocześnie pragnie jakby przedstawić im jako Abrahama, nie jako właśnie kogoś, kogo można odsunąć na plan dalszy, ale jako na osobę, która była wykorzystana przez Boga, aby doprowadzić ich do czegoś doskonalszego, do po prostu doskonałej wiary. I właśnie tutaj ta relacja pomiędzy Abrahamem a Melchizedekiem, bardzo dobrze wyjaśniona w siódmym rozdziale, ona właśnie pokazuje, kim staje się dla nas Chrystus i jaka jest właśnie nasza
reakcja wobec niego. Ale przedstawmy właśnie tego Melchizedeka. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw Król Sprawiedliwości, następnie zaś Król Salemu, to jest Król Pokoju, to jest drugi werset. Król Sprawiedliwości, Melchizedek, tak tłumaczy się jego imię właśnie w językach hebrajskiego. Król Sprawiedliwości. A następnie przez to, że był królem Salemu, czyli wcześniejszej tych zaczątków Jerozolimy, to jest król pokoju. To są właśnie te cechy, czy te charakterystyki właśnie Jezusa Chrystusa, który jest przedstawiany jako król pokoju i sędzia sprawiedliwy, król sprawiedliwości. Ale ciekawszy opis w trzecim wersecie. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Czyż Melchizedek nie miał ojca ani matki? Na pewno miał. Był człowiekiem, jak każdy inny człowiek. Ale przez to, że nie ma nic na ten temat wspomniane, to tak można byłoby tak potraktować, jakby umyśle żydowskim właśnie on pojawił się znikąd. Nie ma właśnie tego rodowodu. Nie ma kogoś, kto, znaczy nie ma jakiegoś śladu, który mógłby, nie wiem, identyfikować go z jakimkolwiek narodem. On nawet nie jest z narodu żydowskiego. On jest nie Hebrajczykiem. I ktoś taki po prostu staje przed Abrahamem i błogosławi mu. A jednocześnie Abraham daje mu dziesięcinę. Daje mu dziesięcinę tak, jak daje się dziesięcinę kapłanom, którzy sprawują ten kult. I to właśnie ta reakcja Abrahama, ojca wiary, tej centralnej postaci w naszej wierze, ta reakcja, że daje tą dziesięcinę, czyli szanuje autorytet tego kapłana, to właśnie świadczy o tym, że traktuje go właśnie jako reprezentanta Boga Najwyższego. Mógłby tak z politycznej poprawności Abraham powiedzieć, nie jesteś dla mnie nikim, tak? Nie reprezentujesz tego Boga, nie jesteś z naszego narodu. Ale jednak uszanował to, bo Abraham odkrył w nim Bożego wysłannika, Bożego właśnie kapłana. I autor listu pisze, patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. I to właśnie świadczy o tym, że Abraham uszanował to, że Abraham widział w nim właśnie tego kapłana. Przyglądajmy się dalej, prawda? I tutaj autor wyjaśnia, wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodzi się od nich, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Więc widzimy, że Abraham to błogosławieństwo przyjmuje. Tak właśnie jak przyjmuje się błogosławieństwo od kogoś, kto ma moc tego błogosławieństwa udzielić. Abraham uszanował ten autorytet i jednocześnie właśnie odpowiedział tą dziesięciną. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Tutaj autor listu tłumaczy, że ta ofiara i ta dziesięcina,
którą złożył Abraham, ma taki ponadczasowy wymiar. Bo wtedy jeszcze te dziesięciny obowiązujące właśnie w tym kapłaństwie lewickim nie obowiązywały. Jeszcze nie było tego po prostu procederu, że tak się wyrażę. Tak, ale był już ten ponadczasowy, ten wzór, z którego można było właśnie korzystać i wywieźć właśnie zasadę jakby ponadczasową, taką uniwersalną. I oczywiście, gdy był ten proces wybierania kapłanów właśnie już określony właśnie w tym kapłaństwie, tym porządku aaronowym, w porządku lewickim, gdzie był właśnie ten ród, który wywodził się od jednego z synów Jakuba, Lewiego, ród kapłański. On polegał na tym, że to kapłaństwo było dziedziczone, czyli z ojca na syna był ten urząd przekazywany. I był przekazywany według właśnie takiego porządku, można powiedzieć, ziemskiego. I jaki był tego rezultat? No, był w miarę jakby porządek, prawda? Nie było tutaj jakiś może przypadku, że wybierzmy tego kapłana, albo niech ten kapłan będzie, albo uznajemy kapłaństwo tego. Nie, po prostu z ojca na syna to przechodziło, prawda? Oczywiście były spory i były jakby był widoczny niedoskonały ten system, ale on funkcjonował, prawda? I funkcjonował tak, że Żydzi po prostu oddawali w ten sposób cześć swemu Bogu, naszemu Bogu, ale miało to trwać tylko jakiś ograniczony czas. Miało to wszystko wskazywać na to, co przyjdzie później, na to, co przyjdzie wraz z przyjściem Chrystusa, na tą właśnie wieczną ofiarę, która będzie złożona przez tego też również najwyższego arcykapłana. I wtedy, kiedy tak jak powiedziałem, ten porządek lewicki, on miał swoje zalety, ale największą jego wadą było to, że był związany z właśnie niedoskonałością człowieka. Oczywiście cały ten system kapłański, na nim opiera się cały porządek, no, tego, co nazywamy judaizmem, on właśnie opiera się na tej procedurze właśnie kapłańskiej, ale ona jest właśnie skażona tym, że kapłan, który reprezentuje Boga, a jednocześnie reprezentuje nas przed Bogiem, sam jest grzesznikiem i sam również za swoje grzechy musi złożyć ofiarę w tym miejscu najświętszym, prawda? Więc ta ofiara, ta posługa jest jakby skażona, nie jest doskonała. Czy może być coś lepszego? Czy może to być coś, co bardziej jakby odzwierciedla właśnie to doskonałe przebaczenie? Tak. I właśnie na to wskazuje list do Hebrajczyków i właśnie ten rozdział. I dalej autor kontynuuje. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze byłaby potrzeba ustanowić innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast po prostu pozostać przy porządku Arona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu, bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie wiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. I tutaj zwrócimy się do psalmu 110, który właśnie
był zacytowany, również ten, z którego był zacytowany ten zwrot, który pojawił się właśnie tutaj w liście do Hebrajczyków. Psalm 110, pisany przez Dawida, przez kogoś, kto żył przed Chrystusem, kto wyczekiwał Mesjasza, kto wyczekiwał właśnie tej nowej rzeczywistości, która będzie doskonałą właśnie relacją pomiędzy Bogiem a ludźmi. Rzekł od pierwszego, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Kto do kogo tutaj mówi? Rzekł Pan Panu memu. Bóg do Jezusa. Bóg do Jezusa. I mimo, że tutaj nawet w tradycji żydowskiej ten psalm był nieco zmieniany, by trochę właśnie tutaj tą chrześcijańską interpretację jakoś obalić, no nie da się tutaj inaczej tego zinterpretować. I jest mowa właśnie o tym Panu, który będzie panował, który zwycięży, którego nieprzyjaciele będą pod jego stopami. Ale właśnie jest wspomnienie właśnie tych słów z Księgi Rodzaju. Przysięgał Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Mamy to zaznaczenie właśnie, że ten porządek jest czymś, co dotyczy Jezusa. I autor listu do Hebrajczyków połączył właśnie te dwa fragmenty, by przekonać Hebrajczyków żyjących w diasporze, gdzieś poza nawet może to dotyczy też poza Jerozolimy, by uświadomić im, że należy pójść dalej. Nie koncentrować się na tym mleku, bo Denis mówił o mleku, czyli o czymś, co jest łatwo przyswajalne, co lubimy, co nam smakuje. Żydowskie podejście, prawda? My mamy tutaj nasze pismo, nasze zwyczaje, nasze tradycje. To jest dla nas komfortowe, to jest, tym dobrze się czujemy, a to, co ty mówisz, to jest coś dla nas nowego, nie rozumiemy tego. Mimo, że doprowadziło ich do tego, że Jezus został ukamienowany, ale to nie mieściło się w ich właśnie tym, do czego właśnie powoływał ich Bóg. Nie chcieli pójść dalej. I część z nich właśnie pod wpływem właśnie jakiegoś prześladowania, no było zniechęconych. Więc żeby nie pozostać z niczym, wracali do starego porządku. I autor listu zachęca ich bardzo. Zwróćcie się z powrotem do tego, którego Abraham, do tego, który, do którego, który był już wspomniany przez Melchizedeka, był wspomniany przez Abrahama, był wspomniany przez Dawida, był tym, który był zapowiadany przez proroków, który właśnie do Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany i odrzucony. Jednakże w nim jest cała nadzieja, cały ratunek. I ma to znaczenie potężne, bo my potrzebujemy kogoś, kto doskonale nas zaprezentuje przed Bogiem. I potrzebujemy również doskonałego pośrednictwa w tym, by stać się właśnie czystymi przed Bogiem, by móc w jego obecności móc
pozostać i stać się tym, kim On nas chce, abyśmy byli. I o co chodzi? Abraham był właśnie no, takim uosobieniem realizacji tej Bożej obietnicy. I czego dotyczy Boża obietnica wobec ludzi? Właśnie tego, że będą kiedyś razem z Nim, że będą w tym doskonałym stanie, będą w niebie. I ta obietnica, ona jest czymś poparta. Jest poparta słowami, przysięgą. Jest poparta tymi właśnie dwoma rzeczami, które właśnie były wspomniane w szóstym rozdziale. Abyśmy te dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Przez obietnicę właśnie i przysięgę. To tymi sformułowaniami właśnie operuje Jezus. Jemu możemy zaufać, Jemu możemy, w Nim możemy upatrywać tego, który spełni swoje zadanie. Amen. Ja mam troszkę stres, ponieważ już jest po 17, a my mamy 18.05 pociąg. Dlatego zostało już tutaj kilka wersetów, które zostawię na później, by je wyjaśnić. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie, za ten wspaniały tutaj czas w Gdańsku.